Dzień dobry moi drodzy. Dziś zapraszam Was na kolejny film z cyklu Ciekawa Marka i tym razem pod lupę weźmiemy Koi. Koi to marka kosmetyków naturalnych stworzona przez matkę i córkę, czyli mamy tutaj rodzinną markę i w dodatku polską. Marka, która korzysta tylko i wyłącznie z substancji pochodzenia naturalnego w wysokich stężeniach, maksymalnych stężeniach, ale ma również komponenty, które są bezpieczne dla naszego organizmu, przede wszystkim dla naszej skóry. Koi, jak sama nazwa wskazuje, czyli łagodzenie, ukojenie, ulga dla naszej skóry. I takie właśnie są te kosmetyki. Dzisiaj troszeczkę Wam o nich opowiem. Przedstawię Wam teraz właśnie tak szybciutko markę. Powiem Wam też, które z tych kosmetyków są moimi ulubionymi, ponieważ ja markę Koi znam już od jakiegoś czasu. Opakowania kosmetyków Koi są szklane, czyli można je wiele razy wykorzystać i też są bezpieczne dla naszego środowiska, można tak powiedzieć. To, co mi bardzo osobiście się podoba, to również to, że w ofercie marki mamy kosmetyki skierowane do każdego typu skóry, ale też bez względu na wiek. Czyli tak naprawdę z tych kosmetyków mogą korzystać już młode kobiety, młodzi mężczyźni, ale też osoby już ze skórą dojrzałą. W ofercie znajdziemy preparaty pielęgnujące, takie jak kremy, serum, mamy różnego rodzaju właśnie kremy do twarzy czy kremy pod oczy, ale mamy również preparaty oczyszczające, jak na przykład płyn micelarny, tonizujące jak tonik, mamy również maskę czy peeling. Marka oferuje nam także waciki wielokrotnego użycia, a na stronie możemy również zamówić sobie zestawy. I ceny tych kosmetyków zaczynają się od około 50 zł w górę, oczywiście w zależności od kosmetyku. Jeśli chodzi o stronę wizualną marki Koi, no to tak jak powiedziałam, mamy szklane opakowania, mamy też prosty design, biało-czarne opakowania, biało-czarne naklejki, wszystko fajnie się ze sobą komponuje i widać, że jest dobrze przemyślane. Po wejściu na stronę internetową znajdziemy nie tylko informacje o marce, strona jest rzeczywiście bardzo przejrzysta, mamy też sklep internetowy, do którego w bardzo prosty sposób się przeniesiemy, ale jest też blog i są różnego rodzaju porady pielęgnacyjne, co osobiście bardzo mi się podoba. Cieszę się, że marka Koi też używa właśnie, proponuje nam różnego rodzaju kroki pielęgnacyjne. Mamy blog, możemy się czegoś więcej dowiedzieć o samych produktach marki. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Muszę też zwrócić uwagę na to, że marka Koi korzysta z bardzo fajnych substancji aktywnych, wśród których znajdziemy między innymi wyciąg z azjatyckiej bazylii, mamy czerwone algi, mamy wyciąg z kwiatu lotosu, wyciąg z róży damascyńskiej, z tonkowca, jaśminu, pomarańczy. Jest także kwas hialuronowy, skwalan, peptydy różnego rodzaju, witaminy jak C i E. Mamy także probiotyki, czyli sami widzicie, w tych kosmetykach znajdziemy wiele naprawdę fajnych substancji aktywnych. Tutaj na stoliczku mam już przygotowane produkty marki Koi, które osobiście sama przetestowałam, które też bardzo dobrze znam. Wśród tych produktów nie ma tylko jednego, który jest dostępny na stronie, kremu dla skór wrażliwych, takiego łagodzącego, ale dzisiaj opowiem Wam o tych wszystkich, które poznałam i przedstawię Wam również moje ulubione produkty marki Koi. Moi drodzy, zacznę od pierwszego kosmetyku oczyszczającego, czyli mamy tutaj płyn micelarny, jak widzicie w buteleczce szklanej o pojemności 100 ml. Kompletnie nie przeszkadza mi to, że jest to butelka szklana, nawet powiedziałabym, że jest to bardzo dobra sprawa. Co prawda, ja osobiście chciałabym, żeby była większa pojemność, bo 100 ml bardzo szybko się kończy, a jest to fantastyczny produkt, którym warto się zainteresować. Nie tylko ze względu na jego działanie, ale również bogactwo substancji aktywnych, które znajdziemy w składzie. I zacznijmy właśnie od nich, czyli od tych substancji aktywnych. Oprócz łagodnych detergentów, które będą usuwały zanieczyszczenia, makijaż z naszej twarzy, znajdziemy również ekstrakt z arniki, z nagietka, z szałwii, z jaśminu, z róży damascyńskiej, z aloesu, glicerynę i tak jak wspomniałam, substancje oczyszczające. Ten preparat ma taki bardzo delikatny zapach, lekko ziołowy, ale on kompletnie nie będzie Wam przeszkadzał, bo bardzo szybko ulatnia się z naszej skóry.
fantastycznie, słuchajcie, doczyszcza makijaż. Usuwa makijaż w tym pierwszym kroku naszego demakijażu. Fajnie też sprawdza się w drugim kroku, w takim, gdzie chcecie lekko tylko doczyścić skórę, jeśli na przykład nie miałyście makijażu. Radzi sobie, słuchajcie, z makijażem oczu, czyli zmywa bardzo fajnie tuż do rzęs. I też, co jest ważne, a ja jako osoba posiadająca skórę wrażliwą zwracam na to uwagę, absolutnie nie podrażnia ani skóry, ani oczu. Naprawdę fajny preparat. Podoba mi się w nim to, że mamy tutaj aż tak dużo substancji aktywnych. Co prawda pamiętajcie, że jest to płyn micelarny, jest to środek, który tak naprawdę nie pozostaje długo na naszej skórze, bo zaraz stosujemy różnego rodzaju, innego rodzaju preparaty, ale fajnie, że marka dodała oprócz tych substancji oczyszczających do składu również ekstrakty, jak na przykład arnika, która fantastycznie będzie wpływała na nasze naczynia krwionośne, ale też na różne rodzaju zaczerwienienia na naszej skórze. To, że on świetnie oczyszcza, zmywa makijaż, to jest jedno. Ale też jest tutaj bardzo ważna sprawa, bo nie czujemy po jego zastosowaniu takiego napięcia, ściągnięcia skóry, co bardzo często pojawia się w przypadku płynów micelarnych i też często mi o tym piszecie. Tutaj czegoś takiego nie ma. Także fajny produkt, super działa, fajnie oczyszcza, świetny skład, troszkę go za mało. Ja bym chciała, żeby marka kiedyś stworzyła większy ten preparat, ale ja powiem Wam szczerze, bardzo go lubię i lubię też do niego wracać. Skoro mamy już oczyszczanie za sobą, no to czas na tonizację. I tutaj wkracza tonik. Kolejny preparat w szklanej buteleczce, tym razem z atomizerem. Mamy tutaj również pojemność 100 ml i moje drogie Panie, ten atomizer to jest świetna sprawa, dlatego że on bardzo ładnie rozpyla nam tonik na naszej twarzy, na naszej skórze w postaci takiej delikatnej mgiełki i wcale nie musimy tutaj stosować wacika, wystarczy, że po oczyszczeniu naszej skóry zastosujemy właśnie ten tonik. Tonik też ma taki delikatny ziołowy zapach, ja bym powiedziała, że bardziej intensywny niż w przypadku płynu micelarnego, ale też momentalnie ulatnia się ze skóry. No i słuchajcie, co mamy w składzie tego toniku? Uwaga, uwaga! Mamy tutaj glicerynę, ekstrakt z jaśminu, kwiatu lotosu, azjatyckiej bazylii, z ostropestu, z alg, z róży z damasceńskiej, wyciąg z cynamonowca, kwiatów czapetki, pomarańczy i tak dalej. Oprócz tego, że jest to preparat, który będzie tonizował naszą skórę, będzie ją ładnie tonizował, czyli przewracał naturalne pH naszej skóry, ale będzie też ją ładnie odświeżał i nawilżał. I wiecie co? Ja ten tonik lubię też używać troszeczkę inaczej niż tak standardowy tonik, który zazwyczaj stosuję. Traktuję go odrobinę jako esencja. Esencja, czyli taki preparat, który stosujemy po toniku pomiędzy serum. I lubię go nałożyć, zaaplikować taką większą warstwą na mojej skórze i jeszcze go sobie tak delikatnie w skórę wklepać. Fantastycznie się u mnie sprawdza. Tutaj też zaznaczę ważną sprawę. Otóż, kiedy przyszła do mnie przesyłka od marki Koi właśnie z tym tonikiem, to spodobało mi się to, że oprócz takich standardowych informacji na temat toniku, była też ulotka z kodem rabatowym na kolejne zakupy. Tonik, który można było sobie kupić dużo taniej. Wtedy pokazywałam Wam też na moim Instagramie i podzieliłam się z Wami tym kodem. Być może ktoś z Was skorzystał, ale to, co jest fajne w przypadku marki Koi, bo część z Was może powiedzieć, że są to dosyć drogie kosmetyki, że marka bardzo często robi różnego rodzaju promocje, ale też przy zakupach daje kody rabatowe. Gdzieś te kody pojawiają się czasami na stronie internetowej, więc warto ją śledzić w mediach społecznościowych, ale warto również śledzić samą stronę internetową. No dobra, lecimy dalej. Tonik i płyn micelarny mamy już za sobą i teraz pokażę Wam preparat, który już Wam pokazywałam i o którym już Wam opowiadałam w filmie na temat kwasu hialuronowego. A jest to taka oto mała buteleczka zawierająca eliksir nawilżający. Jest to jeden z moich ulubionych preparatów, ponieważ
cudownie, słuchajcie, cudownie działa na skórę. Zacznijmy od tego, że mamy tutaj pojemność 30 ml, mamy oczywiście pipetę, szklane opakowanie, bardzo fajnie nabiera nam się konsystencji, która jest bezbarwna, powiedziałabym, że jest też taka bezzapachowa, nieco gęsta, ale super rozprowadza się ją na naszej skórze i też momentalnie się wchłania. Ten eliksir dobrze łączy się z każdym kremem, stosujemy go oczywiście pod krem i możemy go stosować w porannej i wieczornej pielęgnacji. Nie ma też żadnego przeciwwskazania, jeśli chodzi właśnie o użycie w ciągu dnia, o wiek. Nadaje się do każdego typu skóry. Bardzo fajny preparat. Co takiego ma w składzie? Uwaga, uwaga. I tutaj znajdziemy glicerynę, emolienty i właśnie kwas hialuronowy, peptydy, komórki macierzyste z neroli, ekstrakt stonkowca, wanilii, cynamonowca, tymianku, czapetki, jaśminu, róży i glukonolakton. Czyli widzicie, bardzo fajna mieszanka. Oczywiście pamiętajcie, że ja dzisiaj wspominam przy omawianiu składach o substancjach aktywnych, które znajdują się w tych produktach, bo mamy tutaj też substancje, tak jak powiedziałam wcześniej, komponenty tworzące formułę tych preparatów, no ale skład jest świetny. Mamy kwas hialuronowy, o którym już Wam opowiadałam. Mamy tutaj inne substancje aktywne. Dzięki temu będzie to preparat, który będzie fantastycznie nawilżał naszą skórę, chronił ją przed działaniem substancji zewnętrznych, będzie ją też chronił przed nadmierną ucieczką wody. Dodatkowo jeszcze inne ekstrakty, czyli mamy nawilżenie, mamy działanie przeciwzmarszczkowe, mamy ochronę. Można by było powiedzieć, że mamy też takie lekkie wygładzenie na skórze. Do każdego typu skóry, absolutnie. Nawilżenie to jest podstawa naszej pielęgnacji, pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne i oczywiście warto mieć w swojej pielęgnacji chociażby jeden produkt nawilżający. Ten eliksir jest fantastyczny. No dobrze, moi drodzy, to teraz czas na kolejny kosmetyk, o którym też już Wam opowiadałam. I jest to krem pod oczy. Aktywny krem pod oczy, który ma rewelacyjny skład. Przepięknie działa tutaj na okolice oczu. Fajną konsystencję. Zapach, taki bardzo bym powiedziała szybko ulatniający się, część z Was na pewno go nawet nie wyczuje. Konsystencja jest bogata, ale jest lekka. To jest taki preparat, którego nabieramy odrobinkę i wklepujemy w okolicy oczu. Co znajdziemy w jego składzie? I tutaj mamy między innymi emolienty, olej z awokado, olej z oliwek, olej arganowy, glicerynę, peptydy, kwas ferulowy, kwas hialuronowy, witaminę E i różnego rodzaju ekstrakty. Moi drodzy, to jest taki krem, który będzie ładnie wygładzał, będzie nawilżał, będzie koił, będzie działał przeciwzmarszczkowo, może delikatnie rozświetlająco ze względu na kwas ferulowy, ale jest to też krem, który stanowi rewelacyjną bazę pod korektor i przetestowałam go w różnych przypadkach, w różnych korektorach, naprawdę sprawdza się super. Nic tutaj się absolutnie nie roluje i też muszę zaznaczyć, że będzie to dobry produkt dla osób, które mają problem z wrażliwością okolicy oczu, bo nic absolutnie się po nim nie dzieje. Naprawdę ani nie ma żadnego podrażnienia, nie ma zaczerwienienia, nie ma żadnego szczypania, oczy nie łzawią. Będzie to fajny kosmetyk, który sprawdzi się w porannej pielęgnacji i wieczornej pielęgnacji. I też myślę, że warto o nim pomyśleć w przypadku takiej pielęgnacji już po 25 roku, kiedy szukacie nawilżenia, ochrony, intensywniejszego działania, ale właśnie też przez peptydy chcecie działać przeciwzmarszczkowo. Super. Gorąco Wam polecam i też wspomnę tutaj, że jest niesamowicie wydajny. Czas na krem do twarzy i przedstawię Wam tutaj krem nawilżająco-wygładzający. Tak jak wspomniałam wcześniej, w ofercie jest jeszcze inny krem. Ja znam ten ze względu na jego skład, działanie i to, że oczywiście szukam preparatów takich już bardziej, powiedziałabym, przeciwzmarszczkowych, ujędrniających, wygładzających,
Taki jest właśnie ten krem. Ale na początek zwróćcie uwagę na skład. I tutaj znajdziemy między innymi emolienty, oliwę z oliwek, glicerynę, olej z awokado, kwas hialuronowy, olej arganowy, kwas ferulowy, ekstrakty czy na przykład witaminę E. Ten krem posiada bardzo delikatny zapach, przyjemną konsystencję, fajnie pracuje na skórze, bardzo ładnie się go rozprowadza i też jest świetny jako baza pod makijaż. Dodatkowo powiem Wam, że ten krem też fajnie sprawdza się w połączeniu z tym eliksirem nawilżającym, jeśli chcemy na przykład dodać naszej skórze taką dodatkową dawkę nawilżenia, taką bombę nawilżenia, kiedy nasza skóra jest bardzo przesuszona, odwodniona, czujecie ściągnięcie, to te dwa preparaty fantastycznie się ze sobą łączą. No i oczywiście ze względu na zawartość kwasu hialuronowego będziemy mieć to nawilżenie, będziemy mieć też regenerację, mamy tutaj witaminę E, mamy olejki, które będą działały też lekko natłuszczająco, ochronnie dla naszej skóry. Świetny, kolejny świetny preparat, opakowanie znowu słoiczek o pojemności 30 ml i też powiem Wam, że jest bardzo wydajny. Można go stosować na dzień, można go stosować wieczorem, nie ma jakiegoś przeciwwskazania, jeśli chodzi o wiek. Polecam. Moje drogie panie, dopełnieniem w pielęgnacji może być na przykład coś takiego, czyli serum dwufazowa. Dla mnie to jest taki preparat, z którego nie korzystam codziennie, ale w wyjątkowych przypadkach, zaraz Wam opowiem dlaczego. Serum dwufazowe, które tutaj widać w buteleczce, że tu mamy te dwie fazy, białą oraz pomarańczową, trzeba je dobrze ze sobą wstrząsnąć przed użyciem i przy aplikacji poczujecie, że on zostawia na skórze taką delikatną, tłustą warstwę, ze względu między innymi na to, co mamy tutaj w składzie. Znów opakowanie szklane, znowu mamy pipetkę. No i właśnie, zacznijmy może od tego składu. Dlaczego między innymi to serum jest takie pięknie pomarańczowe? Moje drogie panie, tutaj mamy między innymi olej z marchwi, a jak wiecie, marchew też nadaje taki lekki kolor naszej skórze, więc można by było powiedzieć, że marka Koi wpadła na pomysł, jak w naturalny sposób dać takiego naszej skórze, poprawić naszej skórze koloryt, dać odrobinę takiego blasku, odrobinę też rozświetlenia właśnie ze względu na ten preparat. Dlatego też między innymi ja stosuję go w takich wyjątkowych przypadkach, kiedy widzę, że moja skóra no nie wygląda dobrze, kiedy jest zmęczona, kiedy mam za dużo stresu. To serum sprawdza się fantastycznie. No dobra, co mamy w składzie? W składzie znajdziemy między innymi emolienty, olej z awokado, glicerynę, skwalan, kwas hialuronowy, olej z marchwi, ekstrakt z rozmarynu i wiele innych ekstraktów, jak na przykład ze śliwki, kakadu czy z rokitnika, witamina C, witamina E czy glukonolakton. Glukonolakton, wszyscy doskonale wiedzą, śledzą moje filmy, wiedzą co to za substancja. Właśnie, rokitnik, śliwka kakadu, wyciąg ten olej z marchwi. To jest preparat, który będzie przepięknie pracował na skórze zmęczonej. Czyli właśnie w takich momentach, kiedy wasza skóra jest poszarzała, zmęczona, potrzebuje blasku, potrzebuje rozświetlenia, tak, absolutnie tak. Dodatkowo też mamy dawkę nawilżenia, mamy dawkę ochronną, działanie antyoksydacyjne. Myślę, że to też jest fajny preparat, który dobrze sprawdzi się u was po na przykład okresie zimowym, kiedy nasza skóra no niestety jest bombardowana smogiem, kiedy mamy zupełnie inne powietrze w pomieszczeniach, w których przebywamy. No i na wiosnę chciałbyśmy, żeby ta nasza skóra była taka piękna, no błyszcząca, świetlista, miała ładny kolor, to będzie naprawdę fajny preparat. Można go stosować raz dziennie, dwa razy dziennie, tutaj też nie ma, słuchajcie, ograniczenia. Też co jest fajne, możemy go nakładać pod krem, ale możemy go też stosować samodzielnie. Jeśli na przykład jest to dla Was za dużo, jeśli ta tłusta warstwa, ona się tak szybko u Was nie będzie wchłaniała, wtedy możecie go stosować samodzielnie. A powiem Wam, że ja mimo tego, że jestem posiadaczką skóry mieszanej, to widzę jak to serum fajnie pracuje na policzkach, że szybciej się wchłania, a tutaj w strefie T wchłania się tak powiedziałabym stopniowo i absolutnie nie ma mowy też o żadnym podrażnieniu, zaczerwienieniu, pieczeniu czy działaniu komedogennym. Świetny, świetny preparat. A na zakończenie dzisiejszego filmu pokażę Wam moje absolutne hity.
Hity marki Koi to jest drobnoziarnisty peeling i maska. To jak te dwa produkty pachną, to jest, słuchajcie, taka przyjemność. One pachną karmelkowo. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest taki zapach karmelowy. Troszeczkę może Wam się kojarzyć na przykład z lodami słony karmel. Tak, moje drogie panie, to jest w ogóle, jak to niektóre instagramerki czasami mówią, sztos. Cudowne dwa preparaty. Zacznę może od tego drobnoziarnistego peelingu, ponieważ on ma nawet, słuchajcie, konsystencję przypominającą właśnie taki słony karmel. Lekko żelowa, w niej mamy zatopione drobinki, drobinki ścierające, bardzo takie delikatne. I ten peeling też przypomina mi, jeśli chodzi właśnie o te drobinki, troszeczkę o działanie peeling innej polskiej marki, która również tworzy kosmetyki naturalne. Ten natomiast ma obłędny zapach. Jego konsystencja, przez to, że jest właśnie taka kolorowa, jak nakładacie ją na twarz, to też macie trochę takie doznania, że nakładacie sobie coś spożywczego na twarz. No może troszeczkę przesadzam, ale powiem Wam, że ja uwielbiam ten kosmetyk stosować. Już nawet nie chodzi o to, co on ma w składzie i on, jak on pachnie, ale jak on pozostawia skórę po właśnie jego użyciu. Ja wybieram go sobie łopatką z tego słoiczka, gdzie mamy 60 ml, aplikuję na skórę, masuję, a dopiero później go zmywam. Co mamy w składzie tego peelingu? I tutaj znajdziemy m.in. puder z pestek moreli, kolagen, wyciąg z lnu, rumianku, glicerynę czy alantoinę. Czyli oprócz tego, że będziemy złuszczać, odświeżać naszą skórę, oczyszczać, to będziemy ją też nawilżać, a dodatkowo koić i łagodzić. To jest taki peeling, który fajnie sprawdzi się w przypadku każdego typu skóry, ale nie zalecam stosowania go w momencie, kiedy macie stany zapalne, kiedy coś tutaj na waszej skórze się dzieje, właśnie ze względu na te drobinki. Ale z drugiej strony, przez to, że te drobinki są takie naprawdę, słuchajcie, mikro, delikatne, ten puder z tych moreli, to może nawet, mogą nawet stosować ten preparat osoby posiadające skórę naczynkową. Powiedziałabym, że już nie z takimi bardzo widocznymi, rozszerzonymi naczynkami, ale w tej takiej delikatnej pierwszej fazie, oczywiście wykonując delikatne ruchy, łagodne, nie śpiesząc się na waszej skórze. I po zastosowaniu tego oto peelingu ja Wam gorąco polecam dopełnienie właśnie tę maskę. Maskę, która dodatkowo jeszcze w składzie ma probiotyki, zaraz Wam o niej opowiem, bo to połączenie cudownie sprawdza się na skórze. Ja oczywiście te dwa kosmetyki stosuję wieczornej pielęgnacji, kiedy mam troszeczkę więcej czasu, mogę sobie zrobić peeling, oczyścić skórę, oczyścić pory skórne, złuszczyć ten martwy naskórek, odświeżyć, rozjaśnić skórę. Wtedy kolejny preparat, sięgam po maskę. Cudowny peeling. Gwarantuję Wam, że jak powąchacie zarówno ten peeling, albo na przykład zdecydujecie się na samą maskę i powąchacie maskę, to powiecie, że miałam rację. To jest tak cudowny zapach, że można by było te dwa preparaty zjeść. No ale dobrze, zatrzymamy się teraz przy masce. Maska też ma fajną taką kremowo-żelową konsystencję. Ona jest bardzo lekka, ale jest treściwa. Ja nakładam jej odrobinę więcej na moją skórę, żeby ten efekt też bardziej wzmocnić. I to jest taki preparat, którego nie zmywamy, możemy stosować jako maskę całonocną, opakowanie 60 ml, duże opakowanie szklane i naprawdę bardzo wydajny produkt. Konsystencja, tak jak powiedziałam, jest lekko żelowa, ale jest biała, więc mamy tutaj troszeczkę, mamy różnicę w przypadku peelingu a maski. Oczywiście jest biała, przez to też nie musicie się obawiać, że coś Wam będzie się brudzić, coś Wam będzie brudzić Waszą pościel. Nie, absolutnie nie. Fajnie się wchłania. Jeśli nałożycie mniej, to zobaczycie, że szybko się wchłania. Więcej, będzie wchłaniała się stopniowo. No i oczywiście ten sam zapach.
zapach, który długo się utrzymuje na skórze i będzie Wam umilał proces wieczorny. Słuchajcie, ta maska jest też bardzo dobra dla osób, które posiadają skórę mocno przesuszoną, odwodnioną, suchą, normalną, mieszaną. Myślę, że też fajnie sprawdzi się w przypadku skór tłustych. Nie ma ograniczenia na wiek. I co mamy takiego tutaj w składzie? Bo wspomniałam Wam, że mamy m.in. probiotyk. Uwaga, w składzie tej maski znajdziemy olej ze słodkich migdałów, emolienty, olej z dyni, masło shea, wosk pszczeli, lanolinę, skwalan, niacynamid, alantoinę, właśnie probiotyk i m.in. proteiny mleczne. Czyli to będzie taka maska, która będzie z jednej strony nawilżała intensywnie naszą skórę ze względu właśnie na olejki czy masło shea, ale będzie też ją regenerowała, odżywiała, wzmacniała barierę hydrolipidową i działała na nasz mikrobiom właśnie ze względu na probiotyki. Jeśli macie skórę tłustą, a chciałobyście używać tego typu maskę, to oczywiście raz w tygodniu delikatną warstwą. Nie ma mowy o żadnym podrażnieniu, o szczypaniu, o rolowaniu, o zaczerwienieniu. Nie, słuchajcie, w ogóle muszę tutaj podkreślić, że marka koi, jak sama nazwa wskazuje, rzeczywiście koi. To są preparaty, które sprawdzą się fantastycznie u osób ze skórą wrażliwą. Wiem, bo sama przetestowałam, wiem, że nie mam żadnych problemów ze skórą właśnie po stosowaniu tych kosmetyków i nawet powiem Wam, że jest to jedna z moich ulubionych marek tworzących kosmetyki naturalne. Czy polecam? No oczywiście, że polecam. Nie tylko osobom, które sięgają po kosmetyki naturalne, ale również tym osobom, które chciałyby przetestować kosmetyki naturalne, a nie wiedzą w jaką markę zainwestować, bo obawiają się właśnie jakichś podrażnień, obawiają się problemów ze skórą po stosowaniu tego typu kosmetyków. Myślę, że tutaj jest kilka takich preparatów, od których warto zacząć. Ale często też piszecie mi gdzieś w komentarzach czy w wiadomościach prywatnych, że lubicie kosmetyki, ale nie zawsze możecie sobie na nie pozwolić, że mają jakieś wysokie ceny, że interesuje Was jakaś marka, zwłaszcza marka, o której opowiadam w tej serii, ciekawa marka, że chciałybyście przetestować, ale nie do końca Was na to stać. I słuchajcie, wpadłam na taki pomysł, jestem ciekawa co Wy na to, żeby przy okazji filmów Ciekawa Marka próbować zdobywać dla Was kody rabatowe albo jakieś kody promocyjne. Czasami mam taką możliwość, że mogę napisać gdzieś do jakiejś marki, powiedzieć, że będę przygotowywać na przykład taki film, czy nie chciałaby, czy by się ona nie zgodziła właśnie na jakiś kod rabatowy dla moich widzów. I słuchajcie, w sumie mogłabym zacząć już dzisiaj od marki Koi. Spróbowałabym dla Was załatwić jakiś fajny kod rabatowy. Dzięki temu Wy będziecie mogły przetestować sobie te kosmetyki, będziecie mogli przetestować sobie te kosmetyki, sprawdzić, kupić któryś z nich, który Was będzie Was interesował w dobrej cenie. Co Wy na to? Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żeby marka Koi udostępniła przynajmniej na jakiś czas dla Was kod rabatowy. Fajny kod rabatowy. Jeśli tak, jeśli będą takie komentarze i pojawi się ich sporo, to wtedy napiszę, skontaktuję się z marką, spróbuję dla Was załatwić taki kod rabatowy i znajdziecie go w opisie do dzisiejszego filmu. W opisie do dzisiejszego filmu macie również linki do tych produktów, o których Wam dzisiaj opowiadałam, więc jeśli Was coś interesuje, koniecznie tam zajrzyjcie. Dziękuję Wam również za uwagę. Pamiętajcie o tych komentarzach, pamiętajcie o tym kodzie rabatowym. Dajcie znać, czy znacie już markę Koi. Napiszcie, czy znacie markę Koi, czy stosowałyście któryś z tych kosmetyków, czy ktoś u Was się dobrze sprawdziło, albo i nie, albo macie ochotę na te kosmetyki. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!